Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, czwartek, 16 lutego. Dzisiaj zrobimy sobie mały techniczny update odnośnie Bitcoina, porozmawiamy o perspektywie krótkoterminowej, rzucimy też okiem na interwał jednodniowy. Także jak zawsze, jeżeli jest to coś, co Was interesuje, zapraszam do oglądania. Jak zawsze pamiętajcie, że wszystko w tym filmiku nie jest poradą inwestycyjną, są to tylko i wyłącznie nasze, moje przemyślenia. Także proszę pamiętajcie o tym. W dniu dzisiejszym zaczniemy troszkę nietypowo. Obejrzymy sobie trzy minutki z wczorajszego odcinka, które myślę, że tutaj zdefiniują bardzo fajnie wstęp do dzisiejszego wideo. Także proszę o chwilę uwagi. Wybicie parasola jest tutaj pozytywnym statementem z perspektywy krótkoterminowej. Eee, jednak ja osobiście bym jeszcze tutaj. Uważał i był troszkę ostrożny, jeżeli chodzi tutaj o jakieś predykcje prowzrostowe, nie wiadomo jak wysokie, dlatego że chociażby nasze 4-godzinne tutaj oscylatory są przegrzane, tak? Więc tutaj po tym ruchu fali B spodziewalibyśmy się tutaj ruchu fali C. Nie ma żadnej gwarancji, że ruch B został zakończony. Po pierwsze, dlatego, że nie przetestował poziomu 22450. Jak sobie postawimy FIBO. Tutaj z tej perspektywy, to zobaczymy, że nie przetestowaliśmy naszego 3.82 na poziomie 22.445, tak? Także albo nie ma tutaj volume, żeby nasze B przetestowało tutaj ten poziom, albo ten ruch B się jeszcze nie skończył, tak? Także to też jest coś, co musicie wziąć pod uwagę. Ja osobiście tutaj w przypadku takiego większego odbicia tej, tej fali B, podjąłbym tutaj shorta krótkoterminowego. Na razie nie mam żadnej pozycji. Ale myślę, żebym podjął tutaj jakiegoś shorta i spróbował rozegrać tą falę C, tak? Widzimy, że od pewnego momentu niejako jesteśmy tutaj w tym ruchu bocznym. <laughs> Może nie do końca to wygląda jak idealny ruch boczny z tej perspektywy krótkoterminowej. Jak przejdziecie sobie na większy interwał, ewidentnie widać, że jest to boczniak, tak? Między 23,800 na dobrą sprawę, a 21,300, tak? Półtora tysięczny zakres boczniaka. Więc oczywiście jest to rynek tradera, góra-dół, 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 góra-dół. I na obecną chwilę wygląda na to, że wciąż będziemy poruszać się w tym ruchu bocznym. <laughs> Także to jest coś, na co ja patrzę z obecnej, z obecnej sytuacji. Jeżeli udałoby nam się... Wybić poziom 22800 będzie to pozytywny statement z perspektywy krótkoterminowej. Zobaczmy sobie, jak nasze średnie kroczące. No tak, jesteśmy mocno ściśnięci. Nie? Jak widzicie, od dołu mamy wsparcie 200 i 24 godzinnej, od góry mamy opór 50 i 100, więc tutaj jakby volume definiuje naszą trajektorię lotu. A jeżeli chodzi o volume, no to volume nie poraża, tak? Mieliśmy tutaj dawkę volume, żeby zobaczyć to odbicie fali B, no i obecnie mamy znowu bardzo niskie volume, tak? Także jest stagnacja na rynku, no nie ma co ukrywać, nie ma tutaj jakiegoś dużego volume i tak na dobrą sprawę ciężko, ciężko przewidzieć gdzie i kiedy będzie ten kolejny ruch, ten większy kolejny ruch, tak? I tutaj wracając jeszcze do tego, do tego co miałem na myśli, czyli do tego właśnie większego, większego ruchu. Jeżeli wybijemy ten poziom, odzyskalibyśmy ten poziom 22800. Yy, ja uważam, że tutaj takie wybicie pod te liquidity poolę, tak, 23,5, 24,200 czy nawet 25 tysięcy, ten tu na 25 tysięcy już nam się pali jak choinka od dłuższego czasu, były, byłyby możliwe. Tak? Zaś zejście niżej i utracenie jako wsparcie poziomu 2800. A mówiłem o tym poziomie 2800, że jest to kolejny kluczowy punkt wsparcia w momencie, kiedy utracicie poziom 21500, tak? Jeżeli ten poziom zostałby tutaj utracony, myślę, że tutaj mamy, mamy tutaj otwarte pole do jakiejś większej korekty. Sposób w jaki... Dobra, to w sumie myślę, że będzie wystarczało. <laughs> Także w tym, w, w tym małym wycinku mieliśmy bardzo dużo informacji, tak? Po pierwsze, wybicie parasola bardzo bycze tutaj jak wiecie ja stawiałem na bardzo krótki ruch szczególnie jeżeli chodzi tutaj o tą falę B a i tutaj od razu powiem, że już nie wspomnę nigdy o tym w jakiej jestem pozycji i tak dalej bo niestety zaczyna się robić to co na innych kanałach ktoś słucha i słyszy to co chce usłyszeć a później mam w komentarzach amatorów którzy ładowali się w shorta na 21.900, nie wiadomo czemu Skoro było wyraźnie powiedziane, że fala B prawdopodobnie się nie skończyła i jest takie ryzyko, skoro mówiłem o tym w dalszej części, że jest tutaj by, bycza flaga potencjalnie, która jest patternem kontynuacyjnym, także tutaj, jeżeli chodzi o pozycję, <laughs> objaśnię jeszcze wczorajszą pozycję i to będzie na tyle, bo jeżeli ktoś myśli, że wchodzi na YouTube'a i będzie kopiował sobie czyjeś ruchy, nie wiedząc co on robi w danej chwili, no to. No, to jest w dużym błędzie. Ja osobiście miałem tego shorta od 22:800. Rozmawialiśmy o tym na Discordzie z, z ciasnym stop lossem na 23:200. Także tutaj mnie wybiło. I kolejna kluczowa rzecz jest taka: volume. Tak? tak jak widzieliście we wczorajszym odcinku, byliśmy tutaj bardzo mocno ściśnięci między tą naszą 4-godzinną 200 i 20. -ką jako wsparcie i jako opór 50 i setką, tak? I tutaj volume miało zdefiniować to, co się wydarzy dalej. Duże volume miało zdefiniować wybicie, brak volume, spadek. Dlatego też były podane dwa scenariusze, co się wydarzy w przypadku, kiedy odzyskamy poziom 22800. Ja osobiście nie wierzyłem, że przy jakby takim volume, jakie było w dniu wczorajszym, my przebijemy ten poziom 22800, jednak jak zobaczycie dzisiaj, no to volume jest całkiem zacne tutaj na godzinnym interwale. Mamy też spory money flow, także oczywiście tutaj ten jakiś byczy sygnał, byczy news spowodował właśnie to wybicie, gdzie te dwa liquidity pule małe, o których też mówiłem w tym wycinku, zostały wybite. No i wciąż jesteśmy bardzo blisko tego na 25 tysięcy, tak. Także duży ruch przyszedł w końcu tak jak mówię ciężko, ciężko jest przewidzieć czy taki ruch przyjdzie czy nie bo to jakby trzeba, trzeba by było znać tutaj przyszłość i wiedzieć czy będą to bycze newsy, czy niedźwiedzie newsy. No ale jak widzicie był to, był to byczynius i oczywiście tutaj ta przestało być tutaj nudno i zobaczyliśmy bardzo mocną tą falę B tak? i zobaczymy tutaj co z tej perspektywy krótkoterminowej będzie patrząc na nasze oscylatory czy to RSI, czy stoku RSI, no to teraz już jesteśmy mocno przegrze, przegrzani, tak? Więc nie ma tutaj gwarancji, oczywiście, jak i wcześniej, bo tutaj też nie było gwarancji, co wyraźnie było powiedziane, że, że fala B się skończyła, gdyż jesteśmy już w końcu bardzo blisko tego pula, ale na pewno po tym przyjdzie jakiś korektywny ruch, tak jak zawsze, tak? Jest to, jest to oczywista oczywistość. Jak rzucimy sobie na czysty 4-godzinny interwał no to widzicie, że tutaj bycze, bycze rzeczy się dzieją. Po pierwsze przebiliśmy ten szczyt i co ważne Wam mówiłem, kiedy, kiedy wyszliśmy w, w tym ruchu, ok, staraliśmy się cofnąć do tego wcześniejszego szczytu. Kiedy spadaliśmy w dół, zawsze cofamy się do lokalnego swing low. Zrobiliśmy wyższy dołek i w momencie odbicia chcecie zdjąć ten szczyt, co jak widać się udało. Także tutaj naprawdę to volume... Spowodowało to, że z tej perspektywy krótkoterminowej, Bitcoin wygląda całkiem zacnie. No, i co ciekawe, widzicie, że jesteśmy w połowie jakby naszego ruchu do 1,272. Na 1,272 mamy też nasz Liquidity Pool. Wygląda na to, że możemy tutaj tworzyć tak przynajmniej wygląda na obecną chwilę kolejną byczą flagę, taka sama jak była tutaj. Jeżeli będzie volume, które będzie w stanie tutaj popchnąć ten ruch, tak jeszcze utrzymać jakby wysokie volume tego ruchu, myślę, że ten liquidity pool może w końcu zostać wybity. My już wielokrotnie rozmawialiśmy o tym liquidity poolu, kiedy byliśmy na tym szczycie, na tym szczycie, na tym szczycie, kiedy wspinaliśmy się po schodach tutaj, tak? oczekiwania były takie, że w końcu wybijemy ten liquidity pool. Okay? To się nie udało, utraciliśmy <laughs> kluczowe wsparcie i zobaczyliśmy zjazd w dół. Czy w tym momencie zbudowaliśmy odpowiedni fundament do tego, by wybić ten liquidity pool? Całkiem możliwe, tak. Pytanie jest tylko: skąd ta pompa? I tutaj na, u nas na Discordzie jeden kolega dodał newsa, że 1 czerwca 2023 roku Hongkong będzie oficjalnie mógł akumulować, kup kupywać, sprzedawać, tradeować tak, w pełni legalnie krypto. No i pytanie, czy to nie jest właśnie ten news, który spowodował takie, takie wybicie i taką sentymentalną tutaj poprawę. Oczywiście Azja też poprawiła tutaj, dołożyła do piecyka. Więc oczywiście ta pompa, ostatnie w ogóle ostatnie wszystkie pompy, jak zobaczycie, były tutaj kierowane tym, co robi Azja, szczególnie na altach. Wybrane alty, które miały bardzo duży wolumen na azjatyckich giełdach. <laughs> na azjatyckich giełdach bardzo ładnie pompowały. Oczywiście jest jeszcze, jest jeszcze kwestia tego, o czym wspomniałem we wczorajszym odcinku z racji rosnącego fadu na stablecoiny, może faktycznie ludzie zdecydowali zrobić się to, co ja nawet sugerowałem, czyli jeżeli będzie krucho z stablecoinami, po prostu wyjść do bitcoina, tak? I to by też wyjaśniało, skąd ta pompa na bitcoinie. Także ciężko powiedzieć do końca, skąd ta pompa, patrząc z perspektywy tutaj ruchów, jest to anomalia ruchu. Dlatego, że patrząc na strukturę w ogóle, kiedy macie round and top i kiedy macie taki długi okres konsolidacyjny, oczywiście te, ten zakres ruchów powinien być bardzo, bardzo krótki, tak? A tak mamy tutaj mega wydłużoną falę B, na którą składa się obecnie bardzo duży ruch ABC, co jest swoistą anomalią, szczególnie po takim, po takim tutaj ruchu, ruchu bocznym, tak? Także myślę, że na kartach, jeżeli volume się utrzyma, jeżeli te, te oscylatory będą w stanie pozostać troszkę dłużej przegrzane, myślę, że w końcu ten, ten liquidity pool zostanie tutaj wybity. Trzecia opcja oczywiście jest taka, że trzeba było tutaj wybić shorty, tak? Tak jak tutaj rynek był mega pozytywny na tym wzroście i mieliśmy dużą grę pod longi, tak, w momencie, kiedy spadliśmy tutaj, ewidentnie zaczęła wzrastać liczba shortów, tak? Więc, oczywiście, ruch do góry wybija wszystkie shorty, więc w końcu ci, co mają zarobić, czyli wszyscy market makers, wszyscy tutaj kombinatorzy, oni oczywiście w taki sposób zarabiają, tak? Także ja osobiście jeszcze się nie doszukałem, co mogło być aż tak byczym statementem, co spowodowało aż takie wybicie, ale są to rzeczy ciężkie do przewidzenia, tak? No bo ciężko jest przewidzieć by news, czy też, czy też taką siłę zakupową z nieba. Jak przejdziemy sobie na dzienny interwał, o którym też wczoraj rozmawiałem, porównywałem wczoraj dzienny interwał i tygodniowy interwał. Rozmawialiśmy o tym golden crossie tak, na dziennym interwale, o dead crossie na tygodniowym interwale dlatego że dużo z was, dużo osób pytało, ale chodziło tutaj głównie z mojej strony o hierarchię tego, co powinno się pierwsze wydarzyć, czy właśnie ten dzienny interwał, czy właśnie ten dzienny interwał powinien nam odbić, gdyż był tutaj mocno niedowartościowany, co też wczoraj jakby no, rysowałem, tak, czy zobaczymy coś takiego. Czy też ten tygodniowy interwał na początku by skorygował, tak? Wedle hierarchii powinno dojść do tego, co się wydarzyło, czyli dzienny interwał bardzo mocno odbił, tak? I dopiero w momencie, kiedy ten dzienny interwał będzie po raz kolejny mocno przegrzany, a zbliżamy się już do tych stref, jeszcze jest miejsce, żeby pchnąć spokojnie na 25-200, czy nawet zrobić jakiegoś knocika na 20 tutaj, ile tutaj jest na 26800, także trzeba mieć też to na uwadze z perspektywy długoterminowej. Jednak ten tygodniowy interwał <laughs> no, jest coraz bardziej przegrzany, tak? Widzimy, że nasze RSI nam zawija do góry i w niedługim czasie może wybić tą strefę overbought. Nasz oscylator momentum już tam jest, nasze money flow również już tam jest. Także wczorajsza zagadka można powiedzieć, o którą omawiałem, została tutaj rozwikłana. Że mimo tego, iż mamy takie anomalie jak Golden Cross i Dead Cross w jednym momencie na różnych interwałach, mówiłem Wam, że osoby analizujące rynek nie wiedzą, jak się do tego odnosić. Ja sam nie wiedziałem, czego się spodziewać, dlatego że to dzieje się pierwszy raz, ale widać jednak, że hierarchia interwałów jest tutaj zachowana i jakby podstawy logiki, że najpierw coś musi się wydarzyć na dziennym interwale, by dopiero potem mógł rozegrać się interwał tygodniowy tak także zobaczymy jak długo ta pompa przetrwa zobaczymy ile tu jest prawdziwego volume a ile tylko sentymentu i myślę że w pewnym momencie no tak czy siak zobaczymy tutaj jakiś y, ruch korektywny na obecną chwilę z perspektywy krótkoterminowej tak jak powiedziałem i w tym momencie tak mówię i w tym momencie nie ma żadnej gwarancji i nie ma żadnego potwierdzenia tak jak nie było w tym momencie że fala B się skończyła tak Także po uklepaniu twardego szczytu fali B, dopiero zobaczymy tutaj korektywny ruch fali C. I korektywny ruch fali C w takim przypadku, patrząc na, ten na impulsywność tego ruchu fali B, powinien wrócić do poziomu 22800. Przy założeniu, że obecny szczyt fali B jest tutaj y uklepany, tak? Także <tryk> myślę, że jeszcze. Musimy to przerobić kilka razy, żeby szersza grupa osób zrozumiała różnicę między interwałem krótkoterminowym, średnio-długoterminowym, czyli naszym dziennym i długoterminowym, tak? E, bo widzę, że jak nowe osoby przychodzą, to też jednak mają taki problem na zasadzie, ale to jak? To, to, to do góry zaraz, do góry potem i na dół później, także no tutaj jakby braki edukacyjne wychodzą, tak? Pod, podstawowa rzecz jest to zrozumieć, że każdy interwał to jest inna strefa czasowa, i wiadomo, że w krótkim terminie rozgrywa się więcej krótkoterminowych ruchów, w średnio-długim terminie, czyli na interwale dziennym, jest to mniejsza liczba ruchów, dlatego że jedna świeca, świeca to jeden dzień. Zaś na interwale tygodniowym są to ruchy makro, które tutaj jakby definiują ruch w zakresie długoterminowym. tak? I odpowiadając na pytanie, na które też w jednym z odcinków staraliśmy się odpowiedzieć, czy można, jest być, nastawi czy można być nastawionym byczo z perspektywy dniowej, a negatywnie z perspektywy tego tygodniowej? Oczywiście, że tak, i we wczorajszym odcinku było to bardzo dobrze widoczne, zanim ta pompa została tutaj napędzona. Tak? Jak tutaj oscylatory na dziennym interwale wołały o wzrost. Zaś oscylatory na, na tygodniowym interwale wołają o spadek. Dobra, to tyle jeżeli chodzi o dzisiaj. Mam nadzieję, że wszystko jest zrozumiałe. Że każdy, kto, kto słuchał, słyszy, a nie tylko usłyszał to, co chciał usłyszeć. Miłego dnia i do usłyszenia. Hej!